1 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się koncert finałowy 25. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Festiwal organizowany jest od 1979 roku, a jego gospodarzem każdorazowo jest działający przy Uniwersytecie Śląskim Studencki Zespół Pieśni i Tańca Katowice. Wydaje mi się, że wszystko się fajnie udało, aczkolwiek oczywiście ostateczny werdykt dla nas wszystkich wydają nasi widzowie. Ale faktycznie frekwencja była bardzo fajna. Widzę, ludzie się świetnie bawili. Wczoraj w Zabrzu też faktycznie do muzyki i tańca tętnił życiem. Wszyscy śpiewali, tańczyli. Także myślę, że jak najbardziej jubileuszowy 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny mogę uznać, że naprawdę bardzo, bardzo udany. 25. Festiwal Folklorystyczny jest jedyną tak dużą imprezą folklorystyczną kulturalną w regionie. Od 25 sierpnia do 2 września w miastach województwa śląskiego ze swoim programem artystycznym wystąpiły zespoły z Turcji, Indii, Włoch, Rosji, Wenezueli, Argentyny, Chorwacji, Słowacji, Francji i oczywiście Polski. Zaprosiliśmy gości, którzy byli naszymi gośćmi przed laty. Jednym z właśnie takich naszych gości był zespół ze Stawropola z Rosji. Był zespół Filip Dewicz ze Splitu z Chorwacji. Jest to zespół, który kilkakrotnie już był, jeszcze w tych czasach, jak organizowaliśmy festiwale tylko w Sosnowcu. Także bardzo fajnie. No i przede wszystkim pierwszy raz pozwoliliśmy sobie na taki duży koncert, który właśnie wczoraj odbył się w Domu Muzyki i Tańca. A był to koncert z udziałem Golec Orkiestry, ponieważ bracia Golcowie też już kilkakrotnie w czasie trwania wszystkich tych edycji festiwali po prostu z nami grali i bawili się. Jeszcze nie będąc tak bardzo popularnymi. Coraz więcej ludzi, szczególnie młodzieży, zaczyna się interesować folklorem, nie tylko polskim, ale i zagranicznym. W młodzieży przyszłość nasza, więc jeżeli faktycznie młodzież przychodzi, dobrze się bawi, tak spontanicznie odbiera to, co prezentujemy na scenie, jest ciekawa życia, spotkań, z przyjemnością spotyka się po koncercie właśnie z naszymi gośćmi i to jest też fantastyczne, że chcą poznać i kulturę, prawda, tych ludzi i nie tylko ich muzykę, ale też po prostu codzienne życie. Więc myślę, że to jest bardzo budujące, że faktycznie cały czas chcą poświęcić ten czas swój prywatny, którego powiedzmy sobie każdy ma coraz mniej, żeby po prostu poznać to, co ważne dla kultur innych narodów. Thank you.